Siemanko, no i minęły 4 godziny. 4 godziny temu byliśmy jeszcze w Austrii na FZZ i jesteśmy już na Ontario. Zobaczcie, cieszę się niesamowicie. Ja, Madzia i Jarek będziemy 4 nocki, a w sumie 5 dni, bo oni tutaj tak liczą dziwnie. No, że nie nocki, tylko z dzisiejszym dniem liczą, a dzisiaj mamy środę. Łącznie z niedzielą, możemy wędkować do niedzieli do 24 w nocy, bo oni tak tu liczą, czyli wychodzi to 5 dni, może tak, o 5 dni i zaczynamy rozkładać się. Zobaczcie, Jarek tu obok, będziemy obławiać, tak, ja dwie wędki, Madzia jedną wędkę, Jarek 3 wędki, czyli zajmujemy jedno stanowisko dwuosobowe, a my z Madzią się wędkami podzielimy. Wybraliśmy sobie, bo tu nie ma rezerwacji, z tego co pamiętacie. Wybraliśmy sobie stanowisko numer 13. Tak ono wygląda. I będziemy atakować. Tamten cały brzeg, gdzie siedziałem z Maciejem w zeszłym roku, we wrześniu, cały tamten, tamta linia brzegowa cała zajęta. Z tamtej strony, gdzie byliśmy w listopadzie. Tam 1, 2, 3, 4, 5 też zajęte, a ten brzeg jest wolny, no i siadamy tu, gdzie jest wolne. Wyskładamy się, macie coś do powiedzenia? Jeść. Jeść i spać, nie? Mhm. No to co, zaczynamy, nie? Jarek, coś? Co, no ja tu co, ja pierwszy raz, też na, jeść. Pierwszy raz na tej wodzie. Znaczy jeść to nie, ale trzeba spombować. Trzeba spombować. No, także bierzemy się, rozkładamy bazę i spombujemy. Szybko jakieś 3 przypony helikopterowe. No i będziemy patrzeć, co się dzieje. Przedsionek mamy rozbity, już tutaj nie wieje, już jest dobrze, bo troszeczkę pada dzisiaj, taka mżawka leci. 5 minut przerwy na piwko. Zaraz działamy dalej. Jarek pomógł nam przedsionek rozbić. Zaraz Jarkowi powiem, możemy jedyneczkę rozbić. I lecimy z tematem. Ciekawe jak pogoda, nie? Będzie sprawdzałaś? Ma padać. Do niedzieli. Do niedzieli ma padać? Elegancko. 15 stopni i 90% deszczu. Ale powiem wam, że wolę taką pogodę, niż jakby miała być patelnia i karpie by nie brały. No tutaj usiedzieć w tym pełnym słońcu, to ja sobie mogę jedynkę tam rozbić pod tym drzewem. No. Z kolegami, z Austrii. Z kolegami z Austrii. Ja tam kolonię przeniosę. Widziałeś, że Wojtek Bigos w tych koszykach? Daj mi 10 minut, zaraz to powyciągam wszystko i dojdziesz. Spędzi ciepłe na plecach? Bo już wspominasz, że to o kolegach z Austrii, od razu czuję, że już mnie jeden normalnie się wgryza. Będzie pizza? Nie będzie bigosu, będzie pizza. Będzie pizza? Dobra, zrobię szybko pizzę siwego. Tą bez glutenu? Zaraz, ale stuningujemy ją. Bo te Tomka były bezglutenowe i bez laktozy. No. Bo Tomek od małego pił mleko bez laktozy. Do stołu ci jeszcze nie będę. Dobra, ja sobie to poradzę. Chyba, że ten zielony jest na wierzchu. Poradzę sobie. Ten od wody. Ten podbierak, 2 trzydziestki wyholował
we wrześniu. Chciałbyś, żeby Czeczem wyholował? No. Jarek! No? Ten podbierak 2.30 wyholował we wrześniu. Tak? No. A mój jedno. Także. A mój czwartu. Także uważaj. No i zrobiła się godzina prawie 19. Jeszcze myślę z półtorej godzinki będzie się robić ciemno. Tym bardziej, że jest pochmurnie, pada deszcz cały czas, także szybciej się zrobi dzisiaj ciemno. I nie wiem, boję się, czy w ogóle zdążymy z zestawami. Ale trzy przyponiki mam już gotowe. Wszystkie trzy lecą takie same, czyli sztywniaki na zestawie helikopterowym na D-Rigu, haczyk WW2. Wszystkie trzy identyczne. Zakładamy pojedynczą tonącą 20 mm w punkcie G. Zaspombujemy jeszcze ile zdążymy. Dzisiaj tu tyle zaspombujemy w to miejsce punktowo. 29 odległości na początek, żeby na szybko były wędki w wodzie. 29 odległości to jest takie dla mnie, że nie będę musiał tam się wysilać nie wiadomo jak mocno. I wiem, że punktowo bez problemu z pompem tam dorzucę. No, także tak jak mówiłem, nie wiem, bo bateria mi padła przed chwilą i nie wiem na czym skończyłem. Wszystkie trzy zestawy na kuleczkę 20 mm w punkcie G. 29 odległości w punkt. Tyle z pompów, ile się uda dzisiaj wrzucić, tyle się wrzuci. No i zobaczymy, co to da do jutra rana. A ty, Jarek? Jaki plan? No ja plan taki bardzo podobny jak ty. No. Też trzy zestawy, jak w punkt G. Na początek kulka 20 mm. I co? No i tak mówisz, no trzeba może, żeby je zaspombować. Ja dwa zestawy, bo Madzia trzeciego. Ja nie wiem, muszę sobie tam policzyć, że będzie odległości. Ja tak spróbuję na początku 115 metrów, nie? Tak żeby się nie wysilać za mocno, bo zmęczony jestem. No to tak będzie, to jest te 29 odległości, to ja nawet 110, nie? 29 odległości u mnie to jest 110 metrów. To ja mam 360 wędki, nie 390, nie? No, ja mówię, policzę po swojemu, nie? To 110. Nie, 110. 110. No właśnie, nie masz tu jakiegoś tego? No zaraz, muszę to zorganizować wszystko, ale widzisz, że chyba czasu nie ma. Jak nie ma czasu? No bo cały czas coś robię. Ja rozumiem, że ja nie mam czasu, ja to wiecznie zarobiony jestem, ale ty? Albo gdzieś tak, żebyś mi długo nie szukał? Ja mam wszystko, ja wchodzę z zamkniętymi oczami do mojego samochodu. Bym zrobił te kable, co? No, oczywiście. Ja zaraz coś spalę, jakiś bezpieczny, dopiero wyjdzie. Czy ty będziesz rzucał, ja będę robił, no standardowo. Ja rzucam na te lampy, to będę w nocy widział. A ja tam taką widzisz czerwoną taką lampę na jakimś... Widzę. Chyba powinno być ją widać cały czas, nie? No chyba nie będę za mocno po skosie na lewo łowił na te lampy, jak tam ktoś przyjedzie. Cieciki Madzi. No, dwie wędki w wodzie. Szybkie zanęcenie tych dwóch wędek. Później zrobimy trzecią wędkę tą Madzi. To nam zostało z Austrii. Oczywiście jedziemy na punkt G. Tam troszkę kukurydzy zostało. Nie będziemy tu sypać kukurydzą, ale te pozostałości z Austrii. Kula 24. I orzecha.
sypać przez cały czas, czyli 50% kulek 20 i 24, w większości 24 mm, 50% albo 40% do tego orzecha, no ale mniej więcej pół na pół będziemy się starać, albo 60 do 40, albo 50 do 50, nic więcej i zobaczymy, co to da. Jest pierwszy hol u Jarka, dosłownie, nie wiem, godzinę, nawet nie, od wywózki, znaczy wywózki, od rzutu, żeby powrzucali wędki, troszkę zaspombowali minimalnie i pierwszy hol, rozjechało się, zapowiada się fajnie. On tam przeszedł górą. Właśnie nie wiem, widzisz tam, czekaj, Madziu, przejdź za twoje wędki, nie będziemy tak musieli, wiesz, kombinować. Czy trochę pompowałem, ale kurde, boję się, że wiesz. Wiesz, co tym się, co się może skończyć. Ale czuć go cały czas, nie? Co? Czuć go cały czas. Teraz sobie, wiesz, co zrobię? Pod wyrakiem sztycą sobie sprawdzę, wiesz? Trzeba, nie? Żeby ci żyłka spadła z krzaka. Nie no, tak głęboko na pewno nie jest. Dobra. Nie, to ci jest tam, ci w ogóle. Aha, takich lapów mały. No, nie wiem. Ale to jest. Ale jak? Ale jak? Zajmę ciążkę, nie będziemy go tam ważyć, bo to... No jesteśmy po pierwszej rybce u Jarka. Jarek, co tam masz do powiedzenia? Nie sądziłeś, nie? Że tak szybko, nie? No nie, nie sądziłem. Zadowolony jestem bardzo. Może tam nie jakaś tam olbrzymia ryba, ale zadowolony, bo pierwszy raz na tej wodzie. Zestaw godzinę w wodzie. Czy wyłączę? Godzinę w wodzie i branie pierwsze. No, także dobrze się zaczyna.
jeszcze lepiej skończy. No, myśmy gadali z Jarkiem, ja Jarku i mówiłem, że może być tak, że będziemy może mieli po jednej albo po, nawet po dwie ryby w pierwszą noc. To Jarek mówi, tak, tak tu jest. Możemy mieć albo nie musimy, nie? No tak, ale jest to moralne. Także Jarek zdziwiony, że po godzinie już pierwszy strzał. Pogoda nas nie rozpieszczy, ale... No pada, pada cały czas. Madzia przemęczona po tej zmianie wód i krajów. No, po prostu rozbieżność czasowa 12 godzin. No. Chwila, moment i co? Jarek rzuci wędkę, chwilę posiedzimy i idziemy spać, nie? No tak, no bo teraz tą... tą bo ubrania będą nas budzić w nocy. Trzecią wędkę. I wiesz, my żeśmy też dwa razy w nocy wstawali, nie? No. W nocy nad ranem, Jarek raz, to zmęczeni wszyscy. Bynajmniej ja. Dwunastka, będzie. Kolejna ryba u Jarka, druga. 15400 minus worek. No to ode mnie. 13600. No. Dobrze mówię? No, tak, no ode mnie, no, 13600. No to taki już fajna wyścigóweczka. No, jest kolejna rybka, druga. Troszkę większa niż ta pierwsza. Jestem mega zadowolony, bo to jest... Nie wiem, druga, trzecia godzina tej, od kiedy są kije w wodzie. Pojedyncza, tonąca punkt G. 110 metr. Zaspombowane. No i widać, że rybka zbiera. Także czekamy na kolejne brania. Te i... konie, te konie, po które przyjechaliśmy. Tak, te konie, tak, z Ontario, tak. To czekamy na te konie, ale już waga poszła troszkę do góry. Bo ten pierwszy to taka wyścigówka, a to już jest taka, ile tam Wojtek, tam 13, tak? 13 kilo. 13600. No, ładny okrąglaczek, trochę tam, nie wiem, po przejściu chyba potarle, ogon trochę też, nie, no ale cieszy. Każda rybka cieszy, no i czekamy na konie. Jest i u nas branie. Całą noc cisza, zaczyna świtać. Nie wiem, która jest piąta z minutami pewnie. Ale był taki gwizd, że myślałem, że spali hamulec. No i holujemy. Ty, no ja nie wierzę. To jest taki jak... No jaki gajtek, ty! Ty, to jest identyczny... To jest identyczny jak u mnie, ten mały. Też tam poszedł z tego. No ale przecież ja tak się z nim zamęczyłem. Transformers. No masakra. Wejdź, nie chlapów. Ja pierdzielę, no ja w szoku jestem. No taki długi, dlatego. Pomieszany z tym, z krzyżówką. Ale jaki długi, taki typowo holenderski. Mam pierwszą rybkę, jak widzieliście, a może nie widzieliście, może trochę widzieliście. No, zmasakrował mnie. Był taki kol, mówi, będzie taka duża ryba, a tu jest, no nie wiem jak to nazwać nawet. Jakaś krzyżówka, mura z skarpiem, jakiś skarb rzeczny, długi. Nie wiem, czy ma 8 kilo, 7. Zobaczcie, jaki wariat. Ale pokażemy go wam, ale jest, no, nie wiem, czy jest godzien tego. Jest to moja pierwsza ryba na tym wyjeździe stąd, także już zaraz wam ją pokażemy. Więc się gościu trochę uspokoi. Bardzo silna ryba, bardzo silna. Ale niestety nie ma wagi. Pierwszy bąk tej zasiadki.
robimy nowy zestaw i zarzucamy. Nie gadaj, no ładny jest, tylko... Nie, no ładny, to jest taki typu, ale typowo holenderski. Długi, wygląda jak hamburg, no. No, udaje, że siły nie ma. No, bąki tu biorą, na dolicie. Dobra. Możecie iść spać. No, gratuluję pierwszej rybki. Dziękuję. Twoja czułka. Oddaję, stomadzi. No. Moja. Meine Liebe. Ja ci go podnoszę do góry. No, mówi ty, 15 będzie, zobacz. Szlinia taka, że... Ta wędka, co zarzucałem przed chwilą, godzinę temu. Ja sprawdzę, czy prawdę mówi. Pojedyncza tonąca znowu. No. I co? 20 masz. No co ty? Minus worek, nie? No będzie równe 20. Yeah. Drugie branko. Pięknie. Podczas pompowania spombuję sobie. A tu nagle opad. Na tej wędce, co zarzuciłem godzinę temu. Mówię do Jarka. Jarek zrobił kawę. Ile? Godzinę temu? No może mniej. Za 40 nie, no jeszcze na dwójce byłem. Także no, maksymalnie godzinę temu zarzuciłem tą wędkę. Tu musiałem jeszcze wędki przełożyć, bo mi tam jedna na drugą wpadła. Mówię do Jarka, idę na kibelek na chwilę. Jarek zrobił kawę, wypiliśmy kawkę. Mówię, trzeba pospombować, bo na Ontario to trzeba spombować po braniu. No i spombujemy. A tu nagle taki opad, thru. No i jest, także jest ryba w łowisku. Trzeba spombować. Hasło zasiadki, trzeba spombować. Spombing, łomzing, plażing. Ale pięknie. Równe 20 kilo, drugie branie. Patrz, no kurde. Kara musi być za to, że go z wody wyjąłeś. Pogoda na konia, typowo majowa. Opalamy się w słoneczku, nic się nie dzieje, lecimy na 3 kije. I na 2 stąpy. Ale ty jesteś jolero przystojny. Dziękuję. Już z tego będzie, nie, jeszcze go nie wypuszczaj, skontrolujemy. Także opłaca się zarzucać wędkę, a nie, że wędkę oprzeć o namiot i do spania. Tylko zrobione na nowo, przynęta założona, zarzucone, spombowanie i robota. No, Grzemadziu, uciekaj do spania, bo zimno. My z Jarkiem tu jeszcze troszkę popracujemy. Nie wiem, czy to tańczy, czy... Czekaj, chyba, czy to pomarańczowa jest skóra, lewa to czy środkowa? No to trochę opuściło, wiesz, no to może... Bo to była ta, co była przesunięta lekko, nie? Przytrzymaj tą kamerkę, a ja sprawdzę żół. Czy nie wychodził żół? Co? Siedzi?
Taki opad był, to wiesz, kurwa, nie? Ale chociaż nie masz przypomnę maszyn zniszczony. Dobra, co ja ten zapadam wodary, co? Poczekaj, no już ciężko powiedzieć. Mówię, po tamtej rybie przed chwilą założyłem nową kulkę 24 mm, zarzuciłem i naciągałem sobie, taki balon mi się zrobił, bo mamy boczny wiatr. Zrobił się balon i naciągałem i tu kurde nagle ten, jeszcze nie było żyłki na rolce, patrzę, to mi żyłkę wybiera z tego, z kołowrotka. I po chwili drugi strzał, Jarek chlował drugą, ale zeszła z haka przy brzegu. A tutaj coś jest, ale nie wiem co. O, muszę do góry, widziałeś? Widziałem tam, nie? Jesień. Powiem ci, że te duże tak lubią wychodzić. Tak? Maciek jej ściągnął taką dużą, to też wyszła do góry. No przecież te nasze zajęte. No też te, no. Co wyczyny i moja ta 29,5 to normalnie górą szły, nie? Chlapały się jak... Byś tak wybokiem był zapięty, nie? No właśnie. Tak idzie, nie? Jaką parę robił. Wiem, czy wrzuci nie coś, kurde. No to będzie wrzucał. Jak to się kiedyś mówiło w kasiorku. No to będzie chyba 2-0. To się fajnie. Tam jest pokrótce. Dawaj go, bo tu 2-0 jest. O, Jarosław, kurwa, ty podbierasz pięknie. Ty, tu dwie żyłki idą. Właśnie coś tam jest skrywane, nie? Ty nie twój zestaw? Nie.
Nowy model typera. Sądzę, to mi się z wodami. Jak to chyba mi się przelało. No to mówisz mały jest. Mówię, nie jest duży. Koniem nie jest. Ale się zlękę, jak to wyleciało ten ciężarek, no. Ja mówię kurwa. I mówię, jest czy nie jest w tej siatce, nie? Ty rybu, ja ten wiem. Aha, chyba będzie, nie? Dwa mam, no to czekaj, no to sprawdzimy. Bo nie ma co się mścić po to. Te ostatnie, nie? Może być, Madzia? Taki, no, taki... wiesz jak Toadie, ale może być. Czemu? Tak się no, z tym kapturze i to musi być. Nieogolony to taki wodny dziad taki. A jeszcze jedno. Gratki za piękną walkę. I tobie też. Dziękuję. Dzięki za pomoc. Gdyby nie ja, to byś tam w Chinach siedział do tego. Zaciąłeś? Już idę. W trakcie byle nie jest branie. Madziu, branie jest. Czeszko ten? Przeciw deszczówkę? Czekam, że idę z Madzią. Moment. No zostaw tą kamerę, ja już zaraz nagram. Taka akcja się odbywa. Tu się wszystko suszy, ja się ledwo co przebrałem. Dobra, odkładam kamerę. Może budyrys od razu ubierz. Teraz.